Popatrzcie, jak tutaj ładnie. Ile zieleni jest. Pięknie. O. Karl mi powiedział, że to nie jest kiwi. Ale ciekawe, czy w środku to faktycznie będzie takie jak kiwi? Parę takich domków. Ale tu ładnie ogarnięte. Naprawdę, słuchajcie. Wow. Ale najlepszy z tego wszystkiego jest basen. Jeśli jesteście z nami dłużej, to wiecie, że my zawsze śpimy gdzieś w krzakach. Tak jak tu, gdzieś tam. Szukamy sobie różnych miejsc do spania na dziko. Ale czasem zdarza się, że śpimy gdzieś. Na przykład na kampingu. Przez 3 lata tak naprawdę rzecz biorąc zdarzyło się to 2 razy. Jeden raz w Kapadocji, bo jak żeśmy... Nie, to nie była Kapadocja, to było Pamukkale. Przyjechaliśmy do Pamukkale i Bella zwichnęła sobie nogę. Pojechaliśmy do weterynarza i miała zakaz chodzenia przez 3 dni i po prostu nie było wyjścia. Znaczy, no, mogliśmy dalej siedzieć w krzakach, ale po prostu był taki skwar i żeśmy wyczaili taki camping naprzeciwko Pamukkale. Poszliśmy wynegocjować cenę, nikogo tam w ogóle nie było, więc żeśmy poszli tam na 3 noce i w sumie było bardzo fajnie. Tak samo w Gwinei. Żeśmy stwierdzili, że na 2 noce pójdziemy na camping, bo po prostu nie było się gdzie zatrzymać. Tak więc zdarza się, aczkolwiek bardzo rzadko. Albo dostajemy zaproszenie, tak jak właśnie dostaliśmy w Gambii, w tym pięknym ośrodku z basenem. No i właśnie takim kluczem jakby chyba jest basen, bo jak jest ciepło i podróżujemy dłuższy czas i ja nie mogę pływać, to naprawdę czuję ogromny deficyt. I jedziemy teraz do takiego miejsca, które nie jest kampingiem, ale jest basen. I to miejsce, słuchajcie, mamy za darmo. Bynajmniej nie dlatego, że jestem jakąś znaną youtuberką, bo kanał jest jeszcze bardzo mały, ale... No właśnie. A to może dlaczego jest za darmo, to powiem potem, ale najpierw pojedziemy tam i zobaczymy, jak tam jest. Piękna okolica. Dziwny w to to nie jest. No dobrze, że już trochę jest. Dziwnówek jesteś... raczej. Dobrze, że już jesteśmy na tyle długo w Afryce, żeby się nie zrażać. No nie wiem teraz właśnie, jakby chyba jakby... Myślę, że to tu? No tak myślę i tak mi pokazuje. Rudera, bo na zdjęciach wyglądało inaczej. Nie, poczekaj, to na końcu może jest takie w miarę ogarnięte. O, bo to taki kolor miało, takie rude. To może to tu. Ale jaki ładny widok. Jeny, jak tutaj ładnie. Bonjour, ça va. Okay, like we'll follow. Yeah, this way, yeah? After you. Ale fajnie tutaj widać, bardzo miła obsługa. Wszystko jest ogarnięte. Wow. No, tutaj są parę takich domków. Ale tu ładnie ogarnięte. Fajnie. Okay, bonjour, bonjour, ça va. No, zobaczcie jak tutaj w środku. Nie wiem jak to będzie z naszymi... Uwaga, uwaga. No. Nie wiem jak to będzie z piesiorkami, bo po prostu szału dostają, bo to w ogóle jakieś, wiecie, pierwszy raz są zamknięte. Szczególnie Tobi i Afri oczywiście, bo nasza Bella to była. Tutaj, przepraszam, ja już tu rozłożyłam jakieś tam ściereczki, ale chcę pokazać wszystko, póki jeszcze jest w miarę czysto, bo my na pewno zaraz narobimy bałagan. Tutaj jest przejście do łazienki. Bardzo fajnie, muszę Wam powiedzieć, to wszystko jest tutaj zrobione. Jest czysto.
To nie jest super nowe, ale jest czysto, bardzo przyjemnie. Powiem Wam, że z Afryki, ze wszystkich miejsc, które widzieliśmy, to jest po prostu takie najbardziej miejsce, no, takie proeuropejskie. Tak więc, o, popatrzcie, tam jest jakieś takie właśnie fajne elementy, więc cóż, no, sympatycznie. No, jakbym przyjechała tutaj, popatrzcie, to są takie rzeczy, które się liczą. Jakby ktoś tam chciał coś wynajmować, szykował, nie? To pamiętajcie, że nie są takie małe rzeczy. Tu są inne jakieś, powiedzmy, że niedogodności, jak jakieś wystające rury, albo tam widzę już pajęczyny, ale to nie szkodzi. Ogólne wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. Wszystko jest po prostu tego. Są tutaj sztuczce. Mam tutaj wszystkie właśnie naczynia, garnki, to wszystko, co będzie mi potrzebne po prostu do gotowania, tak? Kuchenka, lodówka, fajnie, stolik malutki, prawda? Ale to jest wszystko potrzebne, żeby było wygodnie. Tam widzicie szkło, czajnik do parzenia kawy. My nie używamy ekspresu, ale jak ktoś potrzebuje, prawda? Wiele jest osób takie, co potrzebują. Łóżko, moskitiera. Wszystko bardzo podstawowe, jak widzicie, ale po prostu fajnie, schludnie i to sprawia, że jest przyjemnie. I plus jakieś właśnie małe ozdóbki, tutaj właśnie drewniana, tutaj jakiś taki chłopczyk, taka figurka takiego chłopca. Piękna drewniana szafa, naprawdę fajna. No i jakiś jeszcze mały stołeczek taki, nie? Fajne, fajne są takie drobne elementy, to są takie niby drobne rzeczy, ale to wszystko robi. Piękny widok mamy na ocean. No super, fajnie. Oby tylko pieski właśnie, jak widzicie, jest spokój, bo my teraz musimy przynieść trochę rzeczy z samochodu, więc to dla nich jest nowe miejsce, nowe doświadczenie i trochę się nie umieją odnaleźć w tym wszystkim. Ale też potrzebujemy, żeby one się oswoiły, bo tak wygląda nasze życie, nie? Że my z reguły śpimy w krzakach, ale czasem też musimy do kogoś iść w gości albo gdzieś tam chwilę pomieszkać i one też muszą jakby po prostu, no, być takie oswojone, nie? Też takie trochę umiastowione. No, czas na zabawę. Popatrzcie, nawet zawieszka do kluczy, nie? Tu są klucze. Zawieszka, taka fajna, zrobiona z takich małych koralików, jaszczureczka. To są wszystko takie rzeczy drobne, które wpływają na takie, o, to fajnie, to fajnie, to fajnie. I od razu ten turysta, jakiś tam, jakkolwiek nazwał osobę, której to wynajmujecie, czuje się fajnie, tak jak Tobi, już poczuł się tutaj dobrze. Zrobiliśmy im tutaj gniazdko. Trafił do Wera. Dzieci będą spać tutaj na zewnątrz. Proszę bardzo. Popatrzcie, jak tutaj ładnie. Ile zieleni jest. Pięknie. O, zrobiliśmy tutaj im takie zagrodzenie, żeśmy się trochę porządzili. Tam jest takie zadaszenie i tam krzesełka i stolik. No, ten stolik stał tam. A teraz stoi tu i zrobiliśmy po prostu zagródkę dla naszych zwierząt. Robisz tylko pełno zamieszania, Bela. Proszę bardzo. Ale wiecie co, że piękne jest to miejsce. Po prostu naprawdę możemy tutaj dobrze odpocząć. I też tak właśnie pozytywnie jakby zazdrościmy trochę, tak, no, pozytywnie temu panu, który tutaj sobie zbudował ten dom i przy którym właśnie jest, uwaga, właśnie odwrócę się w drugą stronę, żeby było dobrze widać. O, zaraz tu wychodzi słońce, więc jeszcze na razie mogę pokazać ten fajny domek, który oni tutaj nazywają lodge. Tak, w niektórych miejscach się nazywa bungalow, a tutaj sobie wszędzie w Afryce mówi się lodge. A tam, jak widzicie, tam gdzie niedźwiedź poszedł na skarpę, jest widok na ocean i już podejdę tam bliżej. O, proszę bardzo. Pięknie tutaj. Po prostu jest takie wow. Ta plaża w tym miejscu jest dość wąska. Ale tam dalej, w tamtą stronę jest taka szersza plaża. Ja później tam pójdę, tam jest taki piękny taras i na tym tarasie, no, przepięknie po prostu.
przepięknie. I wiecie co? Właśnie budzić się codziennie rano i tak otwierasz okno, otwierasz oczy i tak sobie myślisz, wow. I właśnie takiego miejsca szukamy, gdzie takie będzie takie wow. No, wiecie co? Właśnie to, gdzie się mieszka, jaki się ma widok z okna, czy jest gdzieś na spacer, to jest naprawdę strasznie istotne. I to takie niby oczywiste, wiecie, bo na pewno wiele z Was tam ogląda i no przecież wiadomo, nie? Wiadomo i nie wiadomo, nie? Bo wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, nie? Myślą, jakby... Ja wiem też, że nie każdy może, że nie zawsze jesteśmy jakby... są różne sytuacje w życiu, prawda? Ale jakby tam, gdzie można, gdzie mamy możliwość wyboru, nie? To właśnie istotne jest, żeby wybierać dobre miejsce do mieszkania. Ja Wam podam taki przykład. Ja urodziłam się w Świnoujściu i potem przeprowadziłam się do Sanoka. I ja wiecie co? Ja się nie mogłam tam przestawić. I ja myślałam, że potem jakoś ja polubię to miejsce, że tam będzie ok, ale nie, mi tam właśnie brakowało tego, że nie mam gdzie iść na spacer, że po prostu wiecie, tam no, można iść na spacer, ale to nie było to, co ja po prostu spacer nad morzem, który dawał mi takie wytchnienie, taką energię, prawda? A tam ten spacer nad rzeką, wiecie, to było tak, no nie ma gdzie iść, to pójdę, nie? I to miało ogromne znaczenie na po prostu to, jak ja się psychicznie czułam. A że jeszcze do tego nie było mi tam najlżej. Miałam, no, takie moje życie prywatne tam nie bardzo się dobrze potoczyło, więc jakby nie było nawet tam takiej możliwości szukania takiego, wiecie, takiego relaksu, takiego, żeby jakoś pozytywnie siebie nastawić. Jedyne, co mnie pozytywnie nakręcało, to praca i w rezultacie byłam pracoholikiem, bo tylko tam jakoś mi wychodziło i było dobrze, ale to nie jest zdrowe, nie? No, każdy wie, że no, to przesada w żadną stronę nie jest dobra, więc za dużo pracy też nie jest dobrze. Musi być w życiu balans, musi być balans między pracą, między właśnie życiem, czasem wolnym. To wszystko nie jest łatwe do osiągnięcia, ale myślę, że warto starać się, żeby po prostu osiągnąć to, co się da w danym momencie. Tam, gdzie jestem po prostu... Uwaga, młoda kradnie mi kapcia. Tu niestety muszę skończyć swoje wywody. I co, małe kradziejko? Oddawaj kapcia. Nie, to nie, tego nie możesz pogryźć. No przepraszam, ale to nie. Zapasy. Oni tak godzinami, po prostu godzinami, cały czas, każdą wolną chwilę. No taki fajny braciszek z siostrzyczką. No super po prostu, że tak się fajnie dogadują. I w sumie to nawet dobrze, bo Bela ma święty spokój. O, ona, popatrzcie, widzicie? Ona se leży tam i sobie myśli, mam was w nosie. I jest szczęśliwa. No i okej. Nikt jej nie męczy. O, no, popatrzy na nich, co ta młodzież robi. O, a młodzież szaleje. Proszę bardzo. I wszyscy zadowoleni. Matko moja, jak to wygląda. Tutaj jest naprawdę taki mały park botaniczny, bo te rośliny, które tutaj są, są dobrane, bardzo różne, zróżnicowane. Widać, że po prostu włożono w to dużo pracy. Tam, no po prostu ja nawet nie mogę wszystkiego dobrze pokazać, ale spróbuję zrobić parę takich fajnych ujęć, żeby było widać jakby, jak tutaj jest naprawdę fajnie. Popatrzcie, jakie tutaj są piękne gatunki roślin. Tutaj jest paproć drzewiasta,
która jest szalenie droga, słuchajcie, i bardzo trudno utrzymać tą roślinę po prostu tak w sztucznych warunkach, żeby rosła. Tutaj jest inny gatunek z tej samej rodziny, to są bardzo stare rośliny, tak stare jak dinozaury. Tak więc widać zamiłowanie Karla do roślin. Popatrzcie tutaj, jakie wszystko zaplanowane, tak? Różnorodność tych roślin, tutaj piękne juki, a tutaj jest takie drzewo, które jakby teraz jest łyse, ale zaraz Wam pokażę, bo tam z drugiej strony ono pięknie kwitnie. Pięknie, zobaczcie, jaki tutaj piękny ogród. Tutaj możemy sobie z góry popatrzeć. Naprawdę, słuchajcie, tutaj nie jest łatwo utrzymać tyle zieleni. Jest bardzo dużo pracy. Yeah, the view! Naprawdę, słuchajcie, wow. Nie no, można tak tutaj sobie każdy poranek. A tutaj jest z tej strony basen. Super. Pięknie. A zobaczcie, tutaj jest taka ładna rzeźba. Pani z dzieckiem i tak wszystko jest tak fajnie. Ma takie swoje miejsce, nie? A tutaj jest takie siedzisko. Piękne rzeczy. Super. Tu z drugiej strony też, o, tutaj szafeczka. Wszystko ma po prostu takie swoje miejsce i wszystko jest takie przemyślane, wiecie? Fajnie. Fajnie. I tutaj też są jeszcze takie, o. Proszę bardzo. A tam jest taki salon i piękny widok na ocean. I bardzo fajny taras. Nie no, pięknie sobie tutaj zrobił. A więc Karl mieszka już tutaj trochę czasu. Ale jak widać, też ma piękne, dobre oko i potrafi sobie świetnie to wszystko urządzić. Ale fajnie, tutaj też jest taka kuchnia dla gości. Nie tylko pokoje. Tam w pokoju to akurat coś tam mieszka, tak więc żeśmy tylko zajrzeli na chwilę, jakich nie ma. Więc nie będę pokazywać, ale standard mniej więcej jest taki sam, jak żeśmy... Tutaj jest wyjście na basen. Piękny basen. I tutaj też jest wszystko fajnie urządzone. Teraz akurat dzisiaj pogoda nie jest taka najlepsza, ale to nie chodzi o to. Popatrzcie, leżaczki. Tutaj jakieś rogi dla ozdoby. Jakieś piękne, fajne lampy, które wieczorem dają fajne światło, bo są takie ażurowe. Znowu mamy jakąś tam płaskorzeźbę, ozdobę. A tutaj fajny prysznic i też jest, zobaczcie, świetnie zrobiony. Wszystko z kamienia. Nawet wtedy ten prysznic jest taki dopasowany, prawda? O, widzicie? Tu się włącza, tam sobie tylko rura, wystaje taki rustik, nie? To fajne. Chodzi o to, że wszystko pasuje tutaj po prostu do tego klimatu. Nawet takie rzeczy jak jakiś stolik. To nie jest zwykły stolik, tylko fajny. I znowu mamy rośliny, kaktus, gdzie nawet tu na dole nie jest goła ziemia, tylko są malutkie kaktusiki posadzone. Tak więc wszystko po prostu jest takie przemyślane, nie? Więc tak to fajnie wszystko wygląda. Taki taras. A ja tu Wam jeszcze pokażę. Uwaga. O! I tu jest nasz domek w tym miejscu. Taki mały zagajnik kaktusików. Różne gatunki. Wow.
no naprawdę pasjonat po prostu. Co tu dużo mówić, pasjonat, bo wszystko jest takie przemyślane, zadbane, znalezione. Wiecie, ja nawet nie mam pojęcia, gdzie on to wszystko tutaj sprowadził, bo my to żeśmy nawet tutaj nie widzieli tak za bardzo, żeby można było kupić, wiecie. Wprawdzie w paru miejscach żeśmy widzieli, ale wszędzie to raczej jest to samo. A tutaj jest taka różnorodność roślin, że po prostu jestem pod wrażeniem. Bardzo ładne miejsce, bardzo sympatycznie też, bardzo fajnie. Jeszcze raz widok na ocean. Tutaj takie fajne miejsce do posiedzenia, żeby wiecie, sobie odpocząć, taki relaks. I tutaj też są piękne rośliny, zobaczcie, jakieś kaktusowate. O. Gdzie, w którą stronę nie spojrzysz, to coś fajnego rośnie. Popatrzcie tutaj, tą roślinę niektórzy z Was mogą znać z doniczek, bo często mamy w doniczkach. Po prostu gdzie nie spojrzysz, to są piękne rośliny, różnorodne. Tutaj kwitnący krzew. Zobaczcie tutaj, jakie są piękne kwiaty, czyli na końcu jakby tych takich łysych gałązek rośnie trochę liści i później tam na końcu są takie fajne kwiaty. Owoce tego drzewa są jadalne, słuchajcie. Wyglądają jak kiwi, ale Carmi powiedział, że to nie jest kiwi. Dostałam owoc z jednego z tych drzew. Wygląda trochę jak kiwi, ale ciekawe, czy w środku to faktycznie będzie takie jak kiwi? O, jakaś pestka jest w środku. O. Nigdy nie widziałam takiego owoca. Muszę jeszcze raz się spytać, jak się nazywa to drzewo, bo Pan mi mówił. I zaraz spróbujemy, jak to smakuje. Taki miękki. No dobry, mi smakuje. Bardzo fajny. A te pestki? Ciekawe, czy pestki też można jeść. O nie. Pestki są twarde jak kamień, tak więc pestki wychodzą. Ale tutaj w środku ten miąższ, o, jest naprawdę bardzo fajny. Trudno do czegokolwiek przyrównać, tak szczerze powiedziawszy. O. Bardzo dobry. Ale najlepszy z tego wszystkiego jest basen. Wow. Nie jest bardzo duży, słuchajcie, ale po prostu ja tak kocham pływać, że po prostu wow. Dwa razy dziennie. Wynajęcie tej chaty na 3 dni kosztuje około 100 euro, ale ja nie musiałam płacić nic. Nie płaciłam nic, dlatego że jestem gospodarzem na Airbnb i po raz kolejny dostałam wyróżnienie jako super host. I w podziękowaniu za to, że przez kilka kolejnych okresów tych rozliczeniowych ja jestem super host, Airbnb przekazał mi taki voucher na 100 euro do wykorzystania przez miesiąc czasu na jakiś wynajem. Tak więc wiecie, szkoda było, żeby te pieniądze się zmarnowały. Dlatego postanowiłam wynająć, popatrzyłam po prostu po drodze na naszej trasie, co jest fajnego i wynajęłam właśnie tą chatę. No, wyharcowały się nasze dzieci. I patrzcie, jak pięknie śpią. Wow, jak miło popatrzeć. A Free i Topi, oni się strasznie lubią razem, wiecie? Bardzo. Niestety nasza królowa Bella, o, właśnie, o wilku mowa. Popołudniowa drzemka. Tobiaszek wybrał spanie na podłodze, bo jest mu gorąco. A nasza mała, uwaga, o, tutaj śpi kruszynka. No, ale jak czuwa.
No śpi. O tak, nie przeszkadzaj sobie. Śpi i rośnie. Kurczaki, no. Podziabały nas komary. I sobie myślę, jak siatki w oknach, nie? Tutaj wszędzie są w oknach siatki i sobie myślę, no jak to możliwe, nie? To my musieliśmy dźwignąć siatkę przy łóżku, bo po prostu tam mała cały czas weźcie mnie do środka, tak więc musieliśmy do góry dźwignąć siatkę. Ale nie było komarów, nie? I zresztą są siatki w oknach, to kurczę jak. O, popatrzcie, nie? Okno, a tutaj jest siatka, nie? O, widać? Widać. No to sobie myślę, jak te komary przeszły. Ale moi drodzy, otworzyłam w nocy to okno, no bo sobie myślę, no są te siatki, nie? No to będzie okej. Otworzyłam je w nocy, bo mi było za gorąco. Tak, ale rano zobaczyłam, że siatka jest, ale nie po tej stronie. Tu nie ma siatki. Ta siatka jest zamontowana tu, gdzie jest szyba, słuchajcie. No ale ćwoki, nie?